Pamiętajmy o tym, że jesteśmy w centrum miasta, więc jakby ta jakość obserwacji, pewne szczegóły nie będą aż tak dobrze widoczne. Po drugie, co jest tu charakterystyczne? Obraz kolorowy. Używa się obrazu czarno-białego. I tylko dopiero poprzez odpowiednie filtry ten obraz kolorowy się robi. Rozdzielczość tego jest no taka całkiem duża, bo to jest 4000x4000 pikseli. Ta najjaśniejsza to jest Andromeda? Tak, to jest właśnie galaktyka. Także to są zdjęcia... Miliona lat świetnych stąd. Tak, to są zdjęcia, które są uzyskane tutaj, tak, z tego systemu. Poza tym ostatnio mamy także zdjęcia satelitów, ale te zdjęcia satelitów tak naprawdę przypominają zdjęcia gwiazd. Dlaczego? Zobaczmy, jak to wygląda. To jest zdjęcie z jednego satelity. Satelita jest w tym miejscu. Dlaczego te kreski? Dlatego, że on się porusza nieporównywalnie szybciej niż gwiazdy na niebie. Żeby nie patrzył w słońce, tak? Oczywiście obserwacje słońca też byłyby możliwe, ale potrzebne są do tego odpowiednie filtry. No właśnie, i tu widzimy to zabezpieczenie systemu automatyki czasowe, które powoduje, że w ciągu dnia... Oczywiście można to zabezpieczenie zdjąć, ale to jest bardzo niezalecane.